Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mirror's Edge Catalyst i dzisiaj jest u mnie buwa, więc od czasu do czasu będziecie słyszeć grzmoty, tak jak przed chwilą. I zanim zaczniemy odcinek, pozdrawiam Black Killera, nie ma za co. A teraz... dobra. Muszę sobie sterowanie dobra, już wiem, myślę wszystko. No to zaczynajmy naszą rozgrywkę. Co ja chciałem powiedzieć, bo trochę ta burza mnie wybiła z rytmu. Chciałem powiedzieć, że wadą tej gry jest niestety to, że jest na Originie i chciałbym przeprosić też za fatalną jakość poprzedniego odcinka, bo płynność była dosyć dziadowska. Ja to zauważyłem dopiero po tym, jak już trafił odcinek na YouTube. Więc na to już nic nie poradzimy. Ale już było to za sprawą taką, że po prostu akcelerację systemu... Dobra. Widocznie save był wcześniej nieco. A nic nie szkodzi. Posłuchajmy sobie jeszcze raz tego magicznego soundtracku. Tamta słaba płynność w poprzednim odcinku jest spowodowana tym, że miałem aktualizację Ekszyna, programu, którym nagrywam, i się przestawiła mi się akceleracja sprzętowa z NVIDII na Intela, więc za nagrywanie odpowiadała zintegrowana karta graficzna, która jest dosyć słaba, ale teraz już powinno być dużo lepiej. Dobra, tutaj wracają z pierwszej części te płachty, które zapewnią nam miękkie logowanie. Aha. Spoko. Większe przyspieszenie, które tworzy... Aha. Dobra, mniejsza o to. Po prostu biegnijmy. W tej części poznamy kolejne postacie kluczowe. Tak myślę. Chyba, że już w poprzednim odcinku je poznałem. Nie pamiętam w sumie. Teraz zamiast Merkurego w tamtej części rolę takiego naszego szefa, przewodnika w grze ma niejaki Noah. Kurde, muszę następnym razem oglądać przed każdym nagraniem poprzedni odcinek, bo nie pamiętam już ten. Nie pamiętam już, czy już tam poznaliśmy już tam naszego ten przyjaciela, czy też nie. Aha. Dobra, musimy tak. Czy coś znowu pomyliłem? Aha, a nie, tu jest, dobra. No to teraz ten poznamy Noah, tego, który się nam komunikował przez słuchawkę. O, będzie głośno. I heard some runner got out of juvie today. I heard she's eager to run. She's been gone a long time. I also heard she's sorry. Maybe she learned something while she was away. Maybe. I'm so sorry. Dude. You look older. Screw you. Nice place you got here. Yeah. Mind if I stay a while? I was hoping you would. And about that run? Go talk to Birdman. He'll put you through your paces. New guy. He's a bit uptight. Hey, Chris? Mm-hmm. No, he's a good kid. He runs better than anyone. Than anyone? Go talk to Birdman, and we'll see. I'll be here. Dogan sent me a greeting. Yeah.
We'll deal with them in time. Right? Now go. Astound me. Ej, póki co widzę, że gra utrzymuje płynne 3. Chociaż nie, już teraz jest 60 FPS-ów. Tutaj właśnie raz mam 30, raz 60. Widocznie cutscenki. Cutscenki są najwidoczniej. Najwidoczniej w 30 FPS-ach. No ale cóż. No i zakładamy nasze ciuszki, które już bardziej przypominają te z pierwszej części. Generalnie w tej grze jest dosyć duży progres graficzny. A tak, i mamy tutaj coś takiego. Nie ten guzik. Mamy tutaj coś takiego, taki system RPG-owy, w którym kupujemy. W którym kupujemy jakby sobie. Usprawniamy sobie nasz. Ten parkour. Zobaczmy, co tu mamy. Co by tu ten? O, może następną kategorię. Tu mamy walkę. Tu mamy sprzęt. Sprzęt też możemy za punkty doświadczenia kupować. Co jest trochę, pachnie Dark Soulsem, ale dobra. Osłona koncentracji, przesunięcie. Co tu kurde? Prosimy mnie nie wypierdzielać z gry, dziękuję. Wspinaczka. Aby szybko. Przydałoby mi się coś. Czy to w ogóle. Dobra, mam kupić mapę bitu. Okej. Okay. Sorry, tam. Profil gracza. O, właśnie mamy mapkę naszego miasta, bo generalnie taka największa rewolucja w tej grze jest taka, że mamy w tej grze otwarty świat. Co jednym się spodobało, drugim się nie spodobało, jak zawsze. A dobra, umieszczę sobie tutaj. Tak, mam tutaj otwarty świat oraz takie sandboxowe elementy w tej grze, jak takie sandboxowe elementy w grze, jak side questy, znaczy zadaję takie poboczne. O, tu na przykład możemy ten porozmawiać. Yes, he will. Now run along. A może to nie był side quest. Dobra, nieważne. Generalnie widziałem w poprzednim odcinku, że już tam są jakieś tam zadowolenie z waszej strony, co mnie niezmiernie cieszy. Bo generalnie jestem świadomy, że ta seria może nie wyjść, bo nie mam. Myślałem, że mam lepszy pomysł, żeby. Mam na nią lepszy pomysł, ale chyba jednak nie, więc. Ta seria niestety nie będzie jakaś wybitna, tak przeczuwam. Więc ta seria nie będzie taka świetna, jak przeczuwałem. Będzie bardziej taka, żeby grę pokazać. Ale w sumie. No dobra, trudno, najwyżej nie wypali na chuj drążyć temat. Liczę na to, że w sumie w ciągu tej gry będę poruszał jakieś ciekawe tematy. Tylko póki co tam na razie nie mogę na nic wpaść za bardzo. O, super. Może. Właśnie brakuje mi tutaj z poprzedniej części tego guzika, żeby można było szybko zrobić obrót o 96 stopni, bo on bardzo usprawniał parkour. Chyba, że on jest, a ja po prostu o tym nie wiem, bo już dawno tą grę nie grałem. Generalnie ta gra jest świetna. Jest duży progres graficzny, ale czego mamy oczekiwać, jeżeli różnica jest pomiędzy tą częścią a tamtą wynosi 4 lata. Teraz pogadajmy z Birdmanem, zobaczmy ten, o co, czego chce.
No, a wysłał cię do Birdmana, jednego z pierwszych sprinterów i twojego starego przyjaciela. Podoba za ciebie kilka wyzwań, dzięki którym dowiedziesz się swoich umiejętności. I znowu niestety cutscenka w 30 FPS-ach. Patience never was your virtue, Faith. Thought you were taking a nap. Isn't what old people do? Careful with that, Mom. I guess 2 years of peace and quiet is all I get. Yeah, I missed you too. Noah wanted me to test you. I told him I'd do no such thing. But I have a dash for you. Enough to test yourself. Well, that's good. I already fed you Calliope. Get off of me. Damn rats with wings. Never leave me alone. But they have their uses. Patience never was your virtue. True. That's why I can smell my own. Now off with you. Show them other runners that you've got your uses too. It's good to have you back, girl. Co mam niby zrobić? A, ukończyć bieg, spoko. Tylko jedna kwestia. Pozwólcie, że wejdę sobie w opcję. To będzie obraz. Synchronizacja pionowa jest. Czy pytanie, czy jest ta opcja w ogóle? Filtrowanie O, super. Dobra, może mi tam... Nie zamuli to kompa. To jest rozwiązanie antyaliasingowe, jako że niedługo będę musiał zajrzeć przedmiot, który jest związany z grafiką komputerową. To już wiem, co to jest, co to... To już zacząłem... Zacząłem po tym... przez to zacząłem rozumieć, o co chodzi w tych opcjach ten graficznych w grze, ale nieważne. Dobra, musimy ukończyć bieg, czyli ten, to jest czasowy. Niestety w tej grze są wyzwania. Ja muszę jak najszybciej sobie wykupić ulepszenia. Ulepszenie, które polega na. Które polega na przewrocie, bo to mocno usprawni parkour. Myślę, że to mi pomogło. O, szlik. Fuck. Shit. Generalnie. Trochę się cykam tej burzy, ale z drugiej strony piorun, który mnie zdzieli, to i tak go nie usłyszę, więc nie ma się co bać. Udało się. Ten akurat sprint był dosyć prosty, ale w tej grze są zadania poboczne, które mają dosyć trudne te... mają dosyć ciężkie te sprinty, ponieważ pamiętam, że dużo mi... bardzo często w ostatniej sekundzie mi się udawało je... znajdować. A jako, że mam tutaj jeszcze otwarty świat w tej grze, to mamy również serię znajdziek, tak jak te na przykład. To są grindliki jakieś. Nie wiem, co, o co z nim chodzi. O, Nomad. Nie wiem, co to za postać, bo oczywiście więcej jej nie było, ale tutaj zwyczajcie się w tej grze, że to jest norma. Że raczej dużo nawiązań do jedynki nie ma, gdyż uniwersum zostało całkowicie zresetowane. I nawet żeby się dowiedzieć, dlaczego... I trochę zostało nawet rozszerzone te uniwersum, ponieważ... żeby się dowiedzieć, dlaczego Faith wylądowała w poprawczaku, na początku gry musimy przeczytać pewien komiks z tej uniwersum. Ale raczej nie jest zbyt i tak duże, bo tylko o tym komiksie wiem i nic więcej. I była jeszcze z jedynki seria ten filmików różnych w stylu właśnie tym kreskówkowym z jedynki, które rozszerzały trochę historię, ale... No ale dużo tego nie było w każdym razie, więc... Co nie zmienia faktu, że gra jest śliczna. Dobra, ja sobie to zbiorę. Gdzie mam teraz iść? To pójdę tędy. To jest kolejny rodzaj znajdziek. To są takie właśnie chipy, które musimy wyjmować. I ich jest całkiem dużo.
A, musimy chyba teraz wyjść. Iść tam. W sumie nie jestem pewien, czy nie lepszą opcją nie było po prostu się prześlizgiwać przez te wysokie poprzeczki. Bo mnie tutaj wzrok Splintera zaleca przeskakiwanie, ale wzrok Splintera nie zawsze. Nie zawsze jest ten dobrym pomysłem. Znaczy nie zawsze pokazuje optymalną drogę. Czasami można... Dobra, kolejny typ wroga. Czyli trzeba go napierdalać. Tylko, że jego już nie zaspamujemy. Skopa go, kurwa. Bojowe przesunięcie, dobra. Czyli to oto. No walkę trochę udoskonalili względem jedynki, bo już trzeba się bardziej postarać. W jedynce no to... No kurde, czekajcie, ja zamknę okno, bo się rozpadało całkiem nieźle. I obawiam się, że dalej będzie trzaskać piorunami. No ale nic. Znaczy, o czym to ja mówiłem, mówię trochę do... A tak, walka w jedynce ograniczała się do tego, że po prostu musieliśmy rozbroić jednego typa, a potem przejąć jego broń i użyć przeciwko reszcie. I to było wszystko. Tutaj możemy polegać tylko i wyłącznie na ten. Na naszych pięściach. O Boże. Jaka znowu nieudana. Słuchajcie, bo ja chyba znowu coś... Muszę się trochę skupić. Dobra. I Y-kiem teraz. Dobra, tego mam już z głowy. No i w sumie po prostu walka z nimi to jest... Będzie chyba polegała tak, że trzeba po prostu robić uniki. Ale jak wspominałem w poprzedniej części, wystarczyło tylko jednego skasować, broń potem zabrać i wystrzelać resztę, albo kompletnie olać, bo z tego co pamiętam, Mirror's Edge 1 kompletnie wymagał od nas walki. Dobra, tu jest skrzynę, a nie, to już rozbroiliśmy chyba. Dobra. Dobra, jeden z bani. Teraz reszta. Generalnie jeszcze będą tutaj ciężkie walki, bo jest tutaj taki jeden rodzaj przeciwnika, który jest całkiem wymagający. W jedynce mieliśmy tylko jeden rodzaj wymagającego przeciwnika i pojawił się pod koniec gry. Zapewne ci, co grali, to wiedzą, o co chodzi, o których mi chodzi. A, ktoś ma problemy, trzeba mu pomóc. Dobra, trzeba mu pomóc. A, dobra, trzeba wejść teraz na rurę. Spoko. Dobra, lecimy. Jeden z bani. Spokojnie. Kontrolujemy sytuację. Może niekoniecznie. I z bani. Sorry, więc nie mówię, ale skup trochę na rozmowie, bo ciekawe rzeczy mówią. Z fabuły tej gry nie pamiętam za dużo. Ale generalnie
w tej grze dużo bardziej skupiamy się na samej pracy z tego sprintera niż na ratowaniu siostry, bo tak w pierwszej części no to nie robiliśmy za bardzo poza początkiem samej gry wiele wspólnego z pracą sprintera, tylko używaliśmy umiejętności sprintera. A tutaj będziemy mieli już tam trochę właśnie więcej takich niuansów związanych z pracą. Choć pewnie, choć jakaś intryga tam z tego co pamiętam też jest. No i oczywiście mamy otwarty świat i poboczne zadania, nie możemy o tym zapominać. Dobra. Jasne. No i po co tu szedłem? Muszę się teraz wracać. A, no tak, patrol. Naciśnij, chcę wykonać atak. Aha, spoko. Dobra, to se wezmę, bo czemu by nie. Myk. Nie możemy się zatrzymywać. Atak w ruchu. Spoko. No i to jest taka kolejna możliwość, że jeżeli nie chcemy za bardzo walczyć, to możemy właśnie ich w taki sposób zlewać. Czyli to jest takie jakby przepychanie się. To jakbyśmy w Assassin's Creed dwójce pewien guzik przytrzymali. Tam też był taki właśnie niuans. Ja pamiętam. W sumie fajne. Nice bunny. Oj, tu jest misja na dostawę, gdzie musimy na czas komuś coś dostarczyć. Dobra, niedługo będę kończył, ale jeszcze pokażę wam jedne z zadań pobocznych. Czyli to jest po prostu sprint na czas. Nie obiecuję, że się uda, bo sprinty w tej grze są dosyć ciężkie. Zwłaszcza bez pewnego ulepszenia. Dobra, olewamy te wszystkie znajdźki. One nie są istotne. Jak widzicie, mamy 40 sekund, więc to jest niemały hardcore. Żeby tam dobiec. Spróbuję jakoś tam się skoncentrować. Bo podobno możemy się szybciej wprowadzić w ruch właśnie wciskając RT. A, już wiem o co chodzi. Jak wykonamy trika, to możemy właśnie ten odzyskać szybciej właśnie równowagę. Fajnie, dzięki, że się zbugowałaś. Tego im było trzeba na sam... Ale może się uda. Widzicie? W ostatniej sekundzie. No w dwóch. Ledwo. A będą jeszcze trudniejsze zadania. Dobra. Dobra, fajnie. A, tu jest Gridling. Co daje nam punkty expa. Ale to było na dzisiaj na tyle. Ciąg dalszy w następnym odcinku, który będzie w piątek. Następny. A to było na dzisiaj na tyle. Mówił Marshall. Życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.